tytuł tego filmu. To oczywiście clickbait, oczywiście, że dam radę. Dzień piąty keto wyzwania i ja się czuję dobrze, ale moja żona poległa, to znaczy ja nie prosiłem ją, żeby dołączała do całej zabawy, ale uznała, że ona też spróbuje, zobaczymy jak to jest, i tak zwana keto grypa ją dorwała, czyli gdzieś ten moment, podobno tak czytałem, moment przestawiania się organizmu ze spalania węgli na tłuszcze i w rezultacie no, zrobiła trening swój dzisiaj, ale nie żyje. Się śpi i wygląda jak kompletny zdechlak. Zaraz dojdziemy do lasu. Tam idziemy. I zdejmę tą maskę, bo przecież chuja wiadomo co ja mówię w ogóle. To jest masakra. Odkryłem przy okazji też, że o ile ostatnio biegałem w Vansach i nic mnie nie bolało, tak w moich butach do biegania obciera mi lewą piętę i to tak, że ja pierdolę. Dzisiaj tylko 2,5 km to nie problem, ale co będzie w niedzielę, bo kolejna dycha jest w niedzielę do zrobienia, więc zobaczymy. Dobra, jesteśmy w lesie, to mogę to zdjąć. Teraz wyglądam pewnie, jak ktoś z boku zobaczy, wyglądam jak Tiger Bonzo, który rapuje do kleszczy. Przyszedłem, przejście ode mnie z domu do lasu tutaj, to jest jakieś, nie wiem, może 200 metrów i już wiem, że będzie grubo. Bo mam tak pościelaną kostkę w lewej nodze, że afera. 2,5 km dzisiaj tylko. I przyda mi się to po tych 10 z przedwczoraj, bo moje łydki nie nadają się do życia w ogóle. Dobra, dojdźmy do ładu tylko z tym. No dobra, to ciśniem. W tamtą stronę? Nie, w tamtą pociśniemy. Bardziej po asfalcie. Ja nie wiem, ja wolę biegać po asfalcie. Czas, który miałem ukręcić na 2,5 km to było 20 minut. Zrobiłem ten dystans w 19. Zmęczyłem się. Wczoraj, po tych 10 km, które przebiegłem, miałem zmęczone mięśnie, ale nie byłem zziajany, a dzisiaj jestem zziajany i zastanawiam się, czy dlatego, że jest gorszy dzień, czy jest aż tak źle z kondycją moją. No cóż. Tak w ogóle to mnie naszła jedna refleksja, posłuchajcie. Ja mam to codziennie, nie? Ja mieszkam w takiej okolicy. Nie kumam, jak można chcieć mieszkać w mieście, nie? W ogóle nie rozumiem tego. Ja stąd do miasta, do centrum Warszawy jadę 15 minut, w godzinach szczytu max 40. Posłuchajcie. To jest Warszawa tutaj. No. Jak się czujesz? Już lepiej? Czy dalej zdechlaczek? Pizzę. Ramen. Ze złych informacji pizzy nie ma. Kalafiora mogę zrobić, ale musimy pojechać po kalafiora. Nie, teraz to ja się wykąpię, ale też pojedziemy do paczkomatu, bo też przyszło wegańskie białko i uwaga, coś na co czekałem. Zero kalorii sos czekoladowo-karmelowy. W 100 gramach ma pół kalorii, no w związku z czym jak tylko go weźmiemy, to zjem cały. Grubasy tak mają. Tutaj podobno znajduje się białko i nasz sos zero kalorii, karmelowo-czekoladowy. Będę go zjadł. O kurde. No dobra, to ja teraz trochę rozumiem, bo przeraziła mnie cena tego, bo to 200 zeta, nie? Ale... Ola! No właśnie. Ja myślałem... Dobrze. Siła. Myślałem, że to mniejsze jest trochę, ale never mind. Ha! Zero kalorii, podobno. Co mamy tu napisane? Że, uwaga, w 100 ml, przepraszam, jest 6 kalorii w 100 ml. Całe to ma 400 ponad, więc skoro tak, to całość ma 24 kalorie. Całe. O. Dawaj. Co ty wzięłaś? Masz to. Proszę. Super. Dobra ty. No, próbuj. Sos taki.
Rzadki jest, spodziewałem się, że będzie gęsty. Zajebiste. Od dzisiaj zamiast ketchupu. Natomiast to naprawdę, nie mam pojęcia, gdzie schowamy. No, nie wiem, co to widać. To jest jebitnie duże. To jest jebitnie duże, tego może tak nie widać, jak stoi na blacie, ale jest ogromne. Jest to białko wegańskie, czyli zrobione z jakichś krzaków. Kotki mają kartę. Jeszcze jedna rzecz, taki deser. Przepis na to zaraz wrzucę, bo zrobiłem super wspaniałe zdjęcie telefonem. Zaraz przepis na to będzie na Instagramie grubej akcji. To jest jeden z przepisów, które wy podesłaliście, tak? Mhm. To od widzów. Wegańskie Monte. Jest lżejsze, mniej słodkie, ale bardzo sycące i dobre. Przepis w tej sekundzie ląduje na Instagramie grubej akcji. I dobre jest. Ja teraz tego nie jem, odkładam. Ale jest dobre, jadłem. Dzisiaj mamy piąty dzień całego przedsięwzięcia i zleciał mi tam kilogram, czy kilogram z hakiem, już nie pamiętam, bo wstałem o 5 rano. No, poleciało w dół, nie wiem, czy to większa dwójka to spowodowała, czy jak to się wydarzyło. W ogóle ogrom radości sprawia mi to nagrywanie tych daily vlogów i cały ten challenge przez ostatni czas. Mam takie poczucie, jakbym robił w latach 70. z jakimś progrockowym zespołem koncept album, nie? Czyli płytę, która opowiada jakąś historię w całości. Jest pomysł na początek, jest pomysł na koniec, a środek gdzieś tam żyje swoim życiem i jest połączony. I tak pomyślałem sobie, że tak powinienem chyba podchodzić do tych filmów jeden za drugim. No dobra, słuchajcie, więc tak. Runda honorowa zrobiona, bo ciężko nazwać to czymkolwiek więcej. I jedziemy dalej. Pojawiają się tam na Instagramie przepisy na desery i na inne wynalazki. Pojawiają się na Facebooku również linki do tych filmów, więc jakby ktoś tam chciał być na bieżąco i nie musieć pilnować, to oczywiście zapraszam serdecznie. Tymczasem, słuchajcie, zapraszam was do komentowania. Ja jestem jeszcze cały czas na etapie szukania tego roweru. Znalazłem dwa rowery, które mogą się nadawać na mój rozmiar, czyli XL. Taki jest rozmiar ramy. Chodzi o rower Triban 500. Podobno na początek ideale, super, wspaniały. Dwa znalazłem. Jeden w Radomiu. Sami rozumiecie, no Radom. Facet nawet nie odpisał. A drugi chłop jest z Warszawy. Sami rozumiecie, Warszawka. Więc prawdopodobnie w poniedziałek się z nim spotkam, bo gdzieś tam jest wyjechany, więc zrobimy też jakiś materiał z tego, jak ja próbuję jechać na rowerze i tak dalej. Lecimy, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, ja jestem po prostu dzisiaj tylko niewyspany, bo o 5 rano postanowili uruchomić betoniarkę, no o 5.30. Jebałbym ich za to prądem, ale nie mogę, bo jest ich więcej i są więksi, więc przecież nie będę podskakiwał.